To, co ja wiem głównie, no to jest ta rzeczywistość filmowa i tam pojawiają się takie sceny z Marią Pakulnis w roli pensjonariuszki i z panem Joachimem Lambrzą też w roli pensjonariusza. I dla mnie to są bardzo piękne takie sytuacje pokazane na dwóch przypadkach, jak mocna, intensywna, trudna i piękna też może być obecność z drugim człowiekiem w momencie, kiedy on już odchodzi. I chciałam zapytać, czy to były jakieś osoby, które rzeczywiście się pojawiły w pana życiu, konkretne, czy to jest jakiś taki zbiór, który pozwolił po prostu pokazać scenarzystom? Powiem tak, jeżeli chodzi o konkretne osoby, to tutaj też to nie jest przypadek, że akurat są pokazane te dwie osoby. Jeżeli chodzi o takich osób w hospicjum, poznałem zdecydowanie więcej. Tutaj też te dwa, że tak przepraszam, przedmiotowe przykłady osób. Także naprawdę to się wydarzyło. Ja poznałem panią Hanię, raczej też panią Hanię, pani miała zupełnie inaczej na imię. Miałem przyjemność malowania tych paznokci, czesania, robienie warkoczy, przygotowywania różnego rodzaju posiłków, herbat, rozmów, naprawiania różnych rzeczy. Także naprawdę takie sytuacje miały miejsce. Jeżeli chodzi tutaj o drugą osobę, to faktycznie to, co się wydarzyło z tym zakładem, to było faktyczne. Oczywiście pan miał zupełnie inaczej na imię i tak naprawdę od pana wszystko się zaczęło, bo Ja ja tak naprawdę. przepraszam, przerwę, wyjaśnię tylko, że zakład polegał na tym, że dostał pan pieniądze na zakupy, on twierdził, że pan je zatrzyma. Ksiądz Kaczkowski wierzył, że zrobi pan zakupy i zwróci resztę. Tak, i to jest faktyczna sytuacja, która miała miejsce. Oczywiście też o tym doświadczeniu resocjalizacyjnym dowiedziałem się dopiero później, bo też samo określenie resocjalizacja to była mi znana zupełnie z innej perspektywy tej osoby, która jest po drugiej stronie, czyli tego ćpunka, który raz już siedział w więzieniu, tak? I tak jak jest pokazane w filmie, za pierwszym razem pobyt w więzieniu był dla mnie takim ważnym etapem w życiu. Ja też niejednokrotnie byłem nagradzany w więzieniu takim też wnioskiem o ukaranie, byłem na izolatkach, bo chciałem być tym Patrykiem, który myślał, że tak ma wyglądać jego życie, czyli HWDP wyjęty spod prawa, no wtedy tak wyglądało moje życie. Za drugim razem, kiedy trafiłem do więzienia, to już po 3 latach właśnie pracy w hospicjum, gdzie moja relacja z Janem była już bardzo głęboka, gdzie odkopałem w sobie, odnalazłem w sobie wartości, jakimi powinien prowadzić się człowiek w życiu, czyli taką normalność. Wtedy było mi bardzo ciężko pójść do więzienia, żeby moralnie zapłacić za te wszystkie rzeczy, jakie no, wywijałem w przeszłości, a łączna suma wyroków to było prawie 7 lat. Także też jakby no tutaj też w filmie też bardzo duża liczba osób się pyta, czy film naprawdę wyglądał w sposób taki mocny. To ja mówię, że tak naprawdę on jest przedstawiony w sposób lekki. Także takich sytuacji było zdecydowanie więcej i było w sposób bardziej takich mocniejszych scen, gdzie niejednokrotnie były to przerażające sceny bójek, gdzie tak naprawdę omal nie zabiliśmy człowieka, który trafił w sposób obrażeń bardzo ciężkich do szpitala i praktycznie cud, że przeżył. Też te domówki, które są tam, tych imprez przedstawione w ten sposób są no, taki no, kolorowy, ale też wyglądało to no, zdecydowanie zupełnie inaczej. I jakby punkt takiego ciężaru tego wszystkiego jest, no także jest sposób taki lekki przedstawione to wszystko, ale to też z powodu pewnie tego, żeby w jakiś sposób nie robić z tego jakiegoś takiego ulicznego dramatu. Tylko pokazać, bo z jakiego środowiska pochodzi Patryk Galewski. No. Ja też przy tym wszystkim, ja nie chcę jakoś, wie pani, się stracić. Ja tak jak powiedziałem, ja nie chcę być sławny. To nie, taka nie jest moja rola w życiu. Ja też wiem to wewnętrznie, że to nie jest mój kierunek. Nie? Ja też dostaję zaproszenia do różnych programów. Z części rezygnuję, na część się godzę.
Bo mówię, ja wewnętrznie czuję wartość zupełnie w inny sposób niż show biznesu. To nie jest moja rola zdecydowanie. Ja też godząc się na różnego rodzaju wywiady, robię to z jednej przyczyny. Jana.